kochani, witajcie na kanale. A dzisiaj, uwaga, mam dla Was coś superowego. Będą to super zinksy, a konkretnie powerband, czyli specjalna taka opaska z ultra rzadkimi figurkami. Dawajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze ulubione te ultra rzadkie figurki właśnie z serii super zinks. Ja tutaj dzisiaj mam oczywiście Enigmę, ale mogę Wam obiecać, że pojawi się ich więcej, także dawajcie łapeczki w górę i ruszamy. No dobra, to uwaga, otwórzmy sobie nasz zestawik. Zobaczmy, jak on wygląda. Spójrzcie na to, jaki czadowy. Mamy tutaj taką właśnie opaskę. I jest tu jeszcze Enigma. O rany. Dobra, mam go. Tak to się prezentuje. Zobaczcie, ale będzie się działo. Tutaj mamy ten jakby pasek regulowany. Oczywiście możecie go sobie założyć na rączkę. Tu mamy specjalne przyciski, zaraz go sobie uruchomimy. Najpierw jeszcze pokażę Wam Enigmę. To tak wygląda nasz Enigma. Jak zawsze, zobaczcie, w tym swoim słynnym kapelusiku ma pelerynę. Tu w swojej dłoni ma też tą opaskę, którą Wam właśnie pokazywałam. Tu znak zapytania, także jest to jedna z tych ultra rzadkich figurek, na które mogliście trafić w pierwszej serii Super Zinks. On należy do superbohaterów, bo ma białe oczka, ale zaraz poznacie pozostałe figurki właśnie też z tej kolekcji ultra rzadkiej. No dobra, to zobaczcie, zacznijmy sobie od naszej opaski. Ja ją sobie uruchomię. Uwaga, uwaga. No, widzicie, włączyła się. Zaraz Wam pokażę, o co tu konkretnie chodzi, bo tu jest specjalna tarcza, którą możemy przekręcać. Mamy tutaj również dwa podświetlane przyciski. Po tej stronie mamy dla superbohaterów, po tej dla super złoczyńców. No i tutaj jak kręcimy, to pojawiają się nasze figurki. Może na początek, o właśnie, to też jest ważne, słuchajcie. Opaska wydaje takie dźwięki. Możecie ją sobie właśnie założyć na rączkę, ja Wam pokażę, jak to się prezentuje. O, nawet mówi. Także zobaczcie, możecie sobie fajnie ją zaczepić na rękę, na pewno na każdego będzie pasować, ale teraz pokażę Wam to, co najfajniejsze, czyli ukryte tu ultra rzadkie figurki. Dobra, to zobaczcie! Tak jak obiecałam, w środku są ukryte nasze super zinksy. Wrzucimy tu na środek. Oho. I zobaczcie, ja teraz je przekręcę w tą stronę. I pojawia się tu oczywiście nasz profesor K. Mamy tu jeszcze oczywiście znaczek jego, pali się czerwone światełko, że należy do super złoczyńców. I zobaczcie, kręcimy kolejny raz. Mamy tu Enigmę, tak jest. I jeszcze jeden obrót i pojawia się Mr. King. Po kolejnym obrocie trafiamy ponownie na Kitka Zoom, czyli zatoczyliśmy pełne koło. Każdy z tych bohaterów może się też do nas odezwać. Zobaczcie, wystarczy, że przydusimy na tarczę. Oho, co jeszcze powie? Czyli widzicie, są takie jakby trzy frazy, które powtarza każdy bohater. Kręcimy znów na profesora K tym razem. Co powie? Okej, okay. Kolejny jest Enigma. No dobra, i Mr. King. Ponownie mamy Kitka Zooma, czyli tak się możemy bawić, zobaczcie i bawić i każdy bohater nam zawsze coś powie. No dobra, to zobaczcie, porównajmy sobie teraz naszego Enigmę z tym, którego tutaj mam dołączonego w zestawie. Trzeba przyznać, że praktycznie niczym się nie różni, tylko tak jak Wam mówiłam, ten mój Enigma tutaj trzyma właśnie tą opaskę. Opaska, jak widzicie, przyda Wam się do niejednej zabawy. Co najfajniejsze, mamy tu właśnie wszystkie ultra rzadkie figurki i one też mówią i mówią po polsku. Na to też warto zwrócić uwagę, bo słuchajcie, no nie zawsze te wszystkie zdania, wypowiedzi są w języku polskim, ale tutaj właśnie macie je po polsku, więc nie musicie się martwić. Pokażę Wam jeszcze kolejny, najnowszy magazyn właśnie z serii Super Zinks. On tak jak zawsze kosztuje 13 zł. W środku macie różne gry, zabawy, plakaty, słuchajcie, naprawdę, o, zobaczcie, między innymi tu jest cała kolekcja Super Zinksów,
Tu mamy jakiś gigalabirynt, łączenie, zobaczcie, po punkcikach. Tu są nasze złote figurki właśnie z serii piątej, czyli super liderzy. Zobaczcie, Alien Bandit i Rocket Zing. Są oczywiście Wasze prace, komiks, wow, no komiks wygląda czadowo. I chyba mamy tutaj, tak jest, jest gigantyczny plakat, wow, zobaczcie. Wszystkie grupy, które mamy właśnie wśród naszych super zingsów, także wygląda fajowo. Tu jest dalsza część komiksu. Aha, no właśnie, tu jakieś ciekawostki. Tu znowu mamy zadanka, ja to zawsze lubię. Tu jest pudełkowe więzienie, które możecie sobie sami złożyć. I proszę bardzo, jaki fajowy labirynt. Labirynty są czadowe, naprawdę są czadowe. Tu mamy jakieś super nowości. Tu jest nasz Kid Fury, czyli ta ultra rzadka figurka, właśnie na którą teraz możemy trafić. Tu macie krótką instrukcję, jak przygotować samolot z papieru albo statek z papieru. O, i jeszcze krzyżówka na koniec rozwiązania, także to tyle. Do tej gazetki jest jeszcze, zobaczcie, dołączony taki specjalny notes, o, gdzie możecie sobie wszystko zanotować albo wkleić jakieś naklejki. Czas na kolejną niespodziankę! Oczywiście ponownie z Super Zingsów, jest to specjalna, zobaczcie, książka z naklejkami. Już ją Wam pokazuję. Tak ona się prezentuje i tu, co najważniejsze, czeka na nas, uwaga, srebrna figurka! Wow! Mamy tu co prawda super złoczyńcę, bo ma żółte oczy. Mi on przypomina jakiś wiatrak, albo nie, no nie wiem co to jest. Chyba jakiś wiatrak, tak wygląda. Ale jest to właśnie srebrna figurka, czyli jeden ze srebrnych kapitanów, na których też wcale nie jest tak łatwo trafić. Także fajnie, że taką figurkę mamy właśnie gwarantowaną w gazetce. A tutaj w tej naszej no, gazetce, czy tam właśnie książce z naklejkami, zobaczcie, co mamy w środku. Są tu różne historie. Wygląda to trochę jak komiks, bo mamy co nieco narysowane, są jakieś komentarze, jakieś drobne opisy, ale na każdej stronie mamy już zupełnie inną lokalizację. Tu jest na przykład jakieś laboratorium, tu jesteśmy w jakimś parku, tu na przykład gdzieś, zobaczcie, o, pod wodą, tu jeszcze most mamy. I tu się zaczynają naklejki. Naklejki, z których możemy skorzystać, żeby ozdobić wszystkie te strony, czyli samemu ułożyć jakąś właśnie historię. One tu oczywiście są jeszcze opisane, na której stronie możecie użyć tych naklejek, ale pamiętajcie, możecie je przykleić tak naprawdę gdzie tylko chcecie, gdzie tylko będą Wam pasować, bo tu naprawdę tych historii nie brakuje. Tu w ogóle jaka bitwa, co tu się dzieje, jakieś zderzenie było. Wow, spójrzcie na to. Czad! Dzisiaj pokazałam Wam specjalną opaskę, tak zwany powerband, w którym możecie zobaczyć ultra rzadkie figurki, które oczywiście jeszcze mogą się odezwać, możecie się z tym super bawić. Dodatkowo są też nowości wśród gazetek, jeśli chodzi o Super Zingsy, także jeśli Wam się podobało, dawajcie koniecznie łapeczki w górę. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału i do zobaczenia. Pa, pa!